Związek Polaków w Niemczech powstał 27 sierpnia 1922 roku. Siedzibę swoją miał w Berlinie. Znak rodła symbolizuje stylizowany bieg Wisły zaznaczonym stołecznym królewskim miastem Krakowem jako kolebką polskiej kultury i symbolem trwania oraz ciągłości państwa polskiego. 6 marca 1938 roku wobec trwającej nagonki na Polaków mieszkających w Niemczech zwołano pierwszy kongres Związku Polaków w Niemczech, w którym wzięło udział około 5000 delegatów. Odbył się on w Teatrze Ludowym, Theater des Volkes w Berlinie. W trakcie jego trwania uchwalono 5 prawd Polaka. Pierwsze, jesteśmy Polakami. Drugie, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Trzecie, Polak Polakowi bratem. Czwarte, co dzień Polak narodowi służy. Piąte, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Stanowiły one duchową podstawę działalności Związku. W Berlinie rozpoczęły się obchody z okazji stulecia powstania Związku Polaków w Niemczech. Podczas uroczystości w ambasadzie RP w Berlinie odczytano listy od prezydenta RP Andrzeja Dudy, od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wśród gości byli m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, prezydencki minister Andrzej Dera, wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk oraz prezes Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia Benemerito. Otrzymał je m.in. ksiądz Jacek Bystroń. Święcenie kapłańskie przyjąłem 27 maja 1990 roku w katedrze pelplińskiej, czyli w Pelplinie, stolicy diecezji pelplińskiej. W Niemczech po raz pierwszy zacząłem posługiwać od 1 czerwca 1994 roku w Hamburgu. W 1994 roku w czerwcu byłem oddelegowany do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu i tam posługiwałem przez prawie 7 lat jako wikariusz. Potem przez 8 lat, od 2000 do 2008, byłem proboszczem Polskiej Misji Katolickiej Neumünster ICHOE z siedzibą w Bordeskron, to jest taka miejscowość koło Kielu, i obsługiwałem pod względem duszpasterskim tę przestrzeń między Kilonią a Hamburgiem. I od 2008 do obecnie jestem proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, czyli w sumie w najbliższym czasie, no to już jest 28 lat, jak posługuję wśród Polaków i Polonii w Hamburgu, czy w diecezji hamburskiej, tak można powiedzieć. No to jest dosyć zróżnicowana praca, bo nasza to nie jest taka stricte też i duszpasterska, ale praca też kulturalno-oświatowa, socjalna. Dużo czasu poświęcamy Polakom mieszkającym, czy też no, potrzebującym pomocy w Hamburgu i okolicach, no i tym, którzy są, od wielu lat mieszkają w Hamburgu i posyłają swoje dzieci do naszej polskiej szkoły. Dzisiaj mogę też powiedzieć, że w naszej polskiej szkole sobotniej dzisiaj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i zgłosiło się, zameldowało na dzień dzisiejszy 340 dzieci w dwóch grupach, do południa i po południu, aczkolwiek ta grupa popołudniowa jest mniejsza, no i czekamy, że będzie ewentualnie się rozwijać, ale na dzień dzisiejszy 340 dzieci się zameldowało po pandemii, bo przed pandemią to mieliśmy praktycznie dzieci zgłoszonych, zameldowane 430-450. Mamy nadzieję, że po pandemii, że ten czas, do tego wrócimy, do czasu takiego przedpandemicznego. I wracając do naszej szkoły, no to oprócz religii to uczymy języka polskiego i elementów historii z elementami, w starszych klasach historia Polski z elementami geografii polskiej. To są trzy lekcje, zakończone mszą świętą i ta msza święta jest taką integralną częścią tych trzech lekcji w szkole. Polaków poza granicami kraju jest 20 milionów. W skali całego globu to jest nie tylko kultywowanie polskiej tradycji, historii, taka działalność też mająca na celu upowszechnianie języka polskiego, ale tak naprawdę Polacy poza granicami kraju są ambasadorami polskości. Opowiadają o tym, jak rozwija się współczesna Polska, przybliżają tą Polskę, jej zdobycze naukowe, technologiczne. Pokazują, że Polska jest dzisiaj jednym z tych krajów, które jest wiodącą siłą w Europie, nie tylko już środkowo-wschodniej, ale można powiedzieć, że jest właśnie tym
jednym z płuc Europy, które oddycha bardzo żywo i które na przykład w kontekście niesienia pomocy Ukrainie, no jesteśmy zdecydowanym liderem. Polacy o tym opowiadają poza granicami kraju i w tym sensie polska dyplomacja czuje się w obowiązku wspomagać środowiska polonijne, bo są one przedłużeniem tej naszej dobrej opowieści o Polsce. Jest w ogóle wyzwaniem, żeby docierać do młodszych pokoleń i zarażać je taką chęcią służby publicznej, oddawania swojego czasu, swojego zaangażowania i swojej energii, części swojej takiej aktywności nakierowanej na rozwój własnej kariery dobru publicznemu. To nie tylko jest wyzwanie stojące przed Polonią, my to obserwujemy również w kraju, ale myślę, że trzeba edukować, że trzeba pokazywać, że tak naprawdę samemu w działaniu takim indywidualnym tylko na swoją rzecz zyskuje się jedynie, można powiedzieć, pewną cząstkę oglądu świata. Dopiero w grze drużynowej, dopiero wtedy, kiedy razem z innymi działamy na rzecz pewnej wspólnoty, tworzymy wspólnotę od tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina, ale też szerzej właśnie, czy to wspólnotę działającą w szkołach, czy w środowiskach, czy w rozmaitych stowarzyszeniach, że to nam daje dużo, dużo więcej. Niekoniecznie w wymiarze finansowym, bo to jest często działanie wolontaryjne, ale w zyskiwaniu doświadczenia, kontaktów i tego wszystkiego, co również może przysłużyć się danej osobie w przyszłości. Ja przy różnych okazjach staram się o tym mówić. To jest niełatwe zadanie. Rzeczywiście dzisiaj bardzo często, mówię, ta koncentracja na samorozwoju rozumianym przez właśnie rozwój własnej kariery i też no, myślenie przede wszystkim o dobrej pracy, to często przesłania to, tą chęć zaangażowania w dobro wspólne. Ale myślę, że mówię, ono jest wartością, tylko trzeba o tym przekonywać. Myślę, że rzeczywiście przypominanie o historii Rodła, przypominanie o historii Związku Polaków w Niemczech, stuletniej historii, o pięciu prawdach Polaka, to jest ważne wyzwanie, bo one się nie zdeaktualizowały. One dzisiaj cały czas, w mojej opinii, pozostają dla nas ważnym punktem odniesienia, a cały czas są mało znane, więc na pewno warto o tym szczególnie przy okazji tej rocznicy przypominać. Organizacja Rodło to jest taka organizacja, gdzie jest bardzo znana, która dzisiaj obchodzi 100 lat swojego istnienia. To znaczy coś, że jednak przy zdrowym rdzeniu w fundamencie może tak długo organizacja potrwać, prawda? Tym bardziej, że my wspomagamy, uczestniczymy w wszelkich sprawach. Na przykład przede wszystkim u nas w Klewie co roku organizujemy ogromne transporty humanitarne. Teraz tym razem, na przykład od 20 lat organizuję do Caritas Lublin, gdzie jest sortowane i wysyłane na Białoruś, a tym razem to idzie wszystko na Ukrainę. Bardzo nam dobrze nas odbierają w Klewie, naszą działalność polonijną, ponieważ jest to organizacja, która łączy. Prawda? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy, jesteśmy Europejczykami i bardzo ważne jest, żeby przypuśćmy tą jedność europejską upiększać, żebyśmy byli się, mamy piękną kulturę, naszą wiarę, w ogóle jesteśmy narodem znanych z fachowców, prawda? Niemcy się bardzo sobie cenią to i cieszmy się z tym dniem dzisiejszym, 100 lat Związku Polaków w Niemczech z Poznaku Rodła. Piękna organizacja. Oby to jeszcze następne 100 lat, żeby to trwało i właśnie dla tych następnych pokoleń, żeby budowali właśnie tą jedność europejską, żebyśmy to uszanowali, bo przed nami jest wielka szansa. To bardzo ważna i zasłużona organizacja polonijna, moim zdaniem najważniejsza w Niemczech. Organizacja, której patriotyzm i rozsądek spowodował, że ona właściwie od początku wsparła tak zwaną dobrą zmianę, bo zrozumiała to, czego polskie społeczeństwo potrzebuje i co dobrze temu społeczeństwu zrobi. Dlatego moje relacje po przyjeździe od razu były nawiązane, bo już w Warszawie zwracano mi uwagę na znaczenie związku. Tutaj dopiero spotkałem się z jego władzami, ale też wszedłem w historię, bardzo tragiczną historię związku i starałem się wspomagać związek jak tylko mogłem. Między innymi było to związane z gromadzeniem materiałów o stratach.
stratach materialnych, które związek poniósł w związku z tak zwanym dekretem Göringa. Pomagałem przy sporządzeniu tak zwanej Białej Księgi, która będzie podstawą i cały czas jest jakby podstawą do roszczeń związku wobec rządu niemieckiego. I dzisiaj pan sekretarz stanu Szynkowski-Welsenk w swoim wystąpieniu powiedział, że Polska będzie wspierać te starania. Niemcy muszą się z tym liczyć. Jakąś jaskółką w tym procesie jest oddanie związkowi jednego domu w Bochum, który jest przekształcany w tak zwany dom polski i bardzo długo Niemcy się ociągały z tym, ale nacisk z naszej strony, tutaj mój wkład też jest jakby niebagatelny, nie tylko w sensie nacisku, ale pewnego dania Niemcom szansy, żeby wywiązały się z tych zobowiązań, bo mogliśmy te rokowania zerwać i rząd polski mógł ten dom wyremontować sam, ale uznaliśmy, czy właściwie ja uznałem, że lepiej będzie, że z pewnym opóźnieniem, ale jednak Niemcy się z tego wywiążą i z tego, co słyszę, prace remontowe są i to będzie piękny ośrodek polskości, bo ja myślę, że tam nie tylko będzie polski nauczany, ale też będą wieczory literackie, może jakieś debaty polityczne, że to będzie dla tego regionu taki ważny moment, ważne miejsce. Ja bym chciał, żeby coś podobnego powstało też z inicjatywy z woli Niemiec w Berlinie, Dom Polski w Berlinie, gdzie jest duża mniejszość i są różne polskie inicjatywy, ale one nie zawsze są polskie w sensie patriotyczne. One często odżegnują się Polskę, uważają za jakiś obskurantyzm, prawda, więc powinniśmy w Niemczech, w Berlinie mieć ośrodek, jakby, który by propagował polskość.